Czy ktoś, kto już będąc starym koniem, już nie ma mowy o błędach młodości, zasługuje na to, żeby oddać nasze życie, nasz los w jego ręce? Tu pan redaktor Rymanowski przyszpilił pana Mencena, pytając go o, no, o ten dziki kapitalizm, który pan Mencen promuje. Zlikwidujemy 13 i 14 emeryturę. Nie wiem. A, nie wie pan, bo wie pan, że to jest problem dla pana. I głosy emerytów też się przydałyby. Tu jeszcze nie było tak źle z Mencenem, bo w tym, nie wiem, to jeszcze wykazał pewną refleksję, bo on zawsze wie, zawsze wszystko wie. Może kiedyś zmądrzeje, ale nie teraz, ale nie teraz. To jest jeszcze Japi, to jest jeszcze człowiek, który robi hajs, jest na fali sukcesu. To nie ten etap, narobi szkód. I inne sytuacje z panem Mencenem. Pan Mencen, gdzie jak wiemy, zniknęło 100 ustaw ze strony pana Mencena, 100 ustaw Mencena. Pan Mencen oświadczył, że hosting wygasł i dlatego tego nie ma. Proszę państwa, no jak ten mały gówniarz, co to nafajtał w rajtuzy, przychodzi dorosły i mówi, zebździłeś się, a ten mały odruchowo w tym dzikim dziecięcym odruchu kupa mu sterczy z tych rajtuzów, śmierdzi w całym pomieszczeniu, mówi nie, nie, jeszcze ręką zakrywa, żeby nie było widać. To mniej więcej takie wypieranie się dziecka. Pan Mencen stwierdził, że hosting wygasł, ale ludzie sprawdzają. Tu pan Szymon Jadczak. Sławomir Mencen mówi w wywiadzie, że stronie z jego 100 ustawami wygasł hosting. Tymczasem fakty. Strona powstała w październiku 2019 roku. Hosting miał działać do października 2023 roku. Ale dziś rano o godzinie 8:58 ktoś tak zmodyfikował stronę z ustawami Mencena, że przestała być widoczna w sieci. Panie Mencen, nie wygasł hosting. Po prostu pan zlikwidował te śmieszne, durne 100 ustaw, bardzo szkodliwe i dziś kompromitujące pana. Taki pan jest, taki pan jest. Jeszcze jak ten mały chłopczyk, tak? Nie, nie, to nie ja, nie zabidziłem się w rajtuzy. To samo, proszę państwa, tu pan Mencen publikuje swoje zdjęcie 30 marca na tle mapy Polski. Proszę państwa, pamiętacie, tę mapę Polski publikujemy, żeby pokazać państwu, ilu nas jest zadeklarowanych uczestników ruchu dobrobytu i pokoju, gdzie mniej więcej jesteśmy i tego przybywa, tego cały czas przybywa, cały czas ludzie zgłaszają się do ruchu dobrobytu i pokoju, bo już mają dość wszystkich partii telewizyjnych. One się w zasadniczych kwestiach, proszę państwa, niczym nie różnią, niczym, jedynie pierdołkami. I te pierdołki starają się rozdmuchać do granic możliwości, jako niby rzeczy ważne, a to tylko pierdołki, to tylko pierdołki. Znacznie bardziej ważne informacje dla nas, a nie te ich pierdołki, to takie, że na przykład żmija zygzakowata właśnie się wybudza i jest jej mnóstwo w lasach. Proszę państwa, to jest bardziej dla nas potrzebna informacja niż te ich tematy zastępcze. No więc mamy pana Mencena, jakoś nagle tak na tle mapy Polski z zaznaczonymi jakimiś tam tutaj chyba miejscowościami. Może i to przypadek, a może i to po prostu kopiowanie tego, co my robimy. Jak państwo pamiętacie, ostatni odcinek programu Musisz to wiedzieć, to moje skojarzenie z tym, że Balcerowicz pompuje Konfederację. Zresztą bardzo, bardzo podobne idee właśnie tego promotora interesów amerykańskich, pana Balcerowicza. Proszę państwa, młodzi ludzie nie pamiętają, jakie straty, jakie tragedie ludzkie, jak nam zabrano nasz kraj, potencjał, nasze wyobrażenia o tym, jak będziemy działać, jak będziemy budować. Proszę państwa, po 90 roku przedsiębiorczość wystartowała. Ludzie zaczęli się bogacić.